Dzień dobry, jestem Jagoda Nowaczyk. Mam 8 lat i lubię psy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co jeszcze lubię? A jak z tą muzyką jest? To też lubię, ale... Ale psy lubię bardziej. Psy lubię bardziej od piosenek. Dobra, a jakie psy? Wszystkie? Wszystkie. Wszystkie są... Oprócz Yorków i takich jakichś małych psów. Dobra, to małe psy, one też są kochane, wiesz? Też są kochane. Ale bardziej są jak szczury. A bardziej są jak szczurki, no tak, no one są, głośne są, nie? To ja ci powiem, że najcichsze to są chyba koty. My mamy koty i koty są chyba, jak przychodzę czasem od rodziców, którzy mają dwa psy, malutkie właśnie takie szczurki, to jest ojej, to my wypoczywamy w domu. No dobra, a powiedz mi, jak to jest z tą Kasią Nosowską? Bo ja myślę, że nikt z obserwujących poza najbliższym gronem twoim rodzinnym i przyjaciół nie wie, co z tą Kasią? No, mówię, że to po niej, bo po kim innym, chociaż jeszcze po cioci. Ale co z tą Kasią? Jak to jest? Że ty lubisz, czy uwielbiasz? No to jest moja najulubieńsza piosenkarka. Idolka taka? No tak. A dlaczego Kasia Nosowska akurat? Nie wiem, tak zawsze po prostu się nie stresuje i daje tak, że... Wtedy lepiej mi się śpiewa. Jej jak piosenki. O niej myślę, no. Jak o niej myślisz? A myślisz o niej, jak jesteś na scenie? Tak. No co ty mówisz? To nawet tego nie wiedziałam. Super. Ale to tak starasz się też wczuć, tak? Żeby się wyluzować, kiedy masz tremę. Tak. To wyobrażasz sobie Kasię Nosowską. Tak. Super. No dobra, a co byś powiedziała, albo czy poleciłabyś na przykład, co byś poleciła wszystkim młodym dzieciom i młodzieży, która chciałaby śpiewać? Że najfajniejsze ćwiczenie to są wrony. Wrony bez ogona? Tak. No dobra, ale jak na przykład oni się stresują, a chcieliby śpiewać, to co, powinni... myśleć o czymś miłym. Na tremę. Tak. Żeby pomyśleć o czymś miłym, albo o ukochanej postaci. Tak. Super, wspaniale. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny z naszej grupy. Pozdrawiam rodzinę. No i psa. I kończymy na piesku. I psa. Dobra, te ściskamy. Super. A powiedz mi jeszcze tylko, stresa miałaś dzisiaj? Nie. I jak poszło? Dobrze. I, ale to nie pierwszy raz nagrywałaś coś takiego, nie? No nie. W domu gdzieś tam też sobie tworzycie? Tak. Super. Dobra, a jak pandemia? Jak czujesz? Czy cieszysz się w ogóle na powrót do szkoły? Tak. Cieszysz się? Już pewnie nie możesz się doczekać, nie? No dobra. Bo przed komputerem i gadanie do komputera to nie jest dobra rzecz. Prawda? To musimy to powiedzieć wszystkim. Gadanie do komputera to nie jest dobra rzecz. I zajęcia to już tak tęsknimy za nimi, nie? Mhm. Żeby wróciły jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że już niebawem. A tymczasem zapraszamy wszystkich do oglądania, nie? Tak. Szczególnie twojego odcinka. Super. Super. Pozdrawiam.